podstawie tych ludzi, którzy decydują właśnie o rozwoju. Gada głupoty, patrz, daj spokój. Procesy epigenetyczne powstają za pośrednictwem odwracalnie działających mechanizmów epigenetycznych, co na razie traktowane jest jako... Tak, dziękujemy, doktor Krupie. Dziękujemy. Pokalanego serca Maryi, proszę Cię. Rzeszów Łódź, metropolita gdański, zaznaczył z kolei, że katolicka rozgłośnia jest swoistego rodzaju ambasadorem. Radio Maryja dociera do Polaków za granicą. My mamy placówki dyplomatyczne, około 100, wydziały konsularne, wydziały do spraw kultury. Ale dzięki Radiu Maryja język polski wszedł do wszystkich emigracyjnych domów, a nawet tych turystów, którzy na Grenoblu tam pracują. Nie mówiąc o Ameryce, o Kanadzie, Australii i za darmo. I można powiedzieć, że Radio Maryja jest ambasadorem, Kultury. Kultywuje kulturę, język polski, tradycje. I to wszystko, co Polskę stanowi. Dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, zabierając głos na koniec uroczystości, zaapelował do radiowej rodziny, aby głosiła Ewangelię w każdym domu. Redemptorysta zwrócił uwagę na ataki na wiarę oraz kapłanów, a także ideologie, które uderzają w rodzinę. Każdy z nas niech będzie taką gwiazdką i głosi Ewangelię. Głosić Ewangelię w każdym domu. Katecheza. Ja tu mam kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. W każdym domu, każda babcia niech zaprasza na kotleta schabowego, niech zaprasza na rosół, na ciastka i z wnukami też mówi, razem z dziadkiem. I rodziców, i wnuków. Posłuchajcie, bo idzie straszny walec. Chcą nam wyrwać wiarę. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła orkiestra Wiktoria z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Rodzina Radia Maryja wysłuchała też koncertu reprezentacyjnej orkiestry marynarki wojennej z solistami i aktorami scen polskich. Myślą przewodnią występu były słowa świętego Jana Pawła II. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Jutro, dokładnie w 28. rocznicę rozpoczęcia nadawania przez Radio Maryja, będziemy świętować w Bydgoszczy. W tamtejszej katedrze o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Tyrawy, ordynariusza bydgoskiego. A Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu Radio Maryja słyszalne jest dziś na całym świecie. Przez 28 lat przy Radiu Maryja powstało wiele dzieł. To przede wszystkim telewizja Trwam, nasz dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, czy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Realizowane są także kolejne inwestycje. W Toruniu trwa budowa Muzeum Pamięci Tożsamość, Parku Pamięci Narodowej oraz ciepłowni geotermalnej. I to były wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, przeżywamy dziś uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten łączy się z objawieniem Matki Bożej 8 grudnia 1947 roku w Montichiari we Włoszech. Wtedy to Maria powiedziała: życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południu obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Gdy wam powiedział, to jest na pustyni, w tej godzinie nawet Chrystus, dla duszy i ciała, to nie idźcie, będą masowe nawrócenia. Wierzcie. Dusze zatrzymają.